Witam Panie i Panów bardzo serdecznie. Dzisiaj omówimy w BMW E36. Nie ma żadnego znaczenia jaki to jest model. Wszystko, co dotyczy drzwi, czyli jak rozkręcić pojedynczą część, jak wymienić, jak się do tego dobrać i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, akurat jak widzicie, mamy do czynienia z modelem E36 Cabrio. Nie ma to, powtarzam, żadnego znaczenia. W każdym modelu będzie to skonstruowane bardzo podobnie, jak nie identycznie, tak samo. No, oczywiście, nie licząc gabarytów samych drzwi. Na wstępie tylko pierwszy raz, kręcąc film, to powiem. Mianowicie, robię jakieś kręcenia filmów takich technicznych od iluś lat. Można powiedzieć hobbystycznie, nie ukrywam, że myślałem, że ten YouTube gdzieś tam parę groszy mi gdzieś skumuluje, żebym miał nie wiem, na cokolwiek, na jakąś przyjemność chociażby, chociażby po latach na kupno jakiejś kamery, żeby mógł to profesjonalnie nagrywać. To się nie dzieje, to nie ma sensu. To jest po prostu niszowa działalność, tracę na to mnóstwo czasu, a efekt końcowy jest żaden. Dlatego wchodzę z taką opcją, jeżeli ktoś na samym końcu uzna, że moja robota została zrobiona porządnie i pomogłem, faktycznie pomogłem jest taka funkcja na dole, jak postaw mi kawę, jeżeli masz ochotę bardzo proszę, będę ogromnie wdzięczny i to będzie dla mnie mobilizacja do tego żeby kręcić kolejne filmy, a nie raz na sto oglądnięć filmów, kciuk pokazany do góry bo to nie, nie, nie oszukujmy się, ale yy, zadziękuję się, nic nie kupuję a naprawdę czasu kosztuje to, uwierzcie mi bardzo dużo zanim ja się przygotuję do filmu i profesjonalnie Staram się wam podać wiedzę. Zaczynamy, startujemy z robotą. Tak jak widzicie tutaj, już nie mamy tapicerki. Dokładnie jak się pozbyć tapicerki, ja wam teraz nie pokażę, dlatego że ona jest na, na klipsach. Ją podważacie, odkręcając wcześniej tę tą aparaturę związaną. Z rączką nie będę wam pokazywał, bo jej tutaj fizycznie nie mam. Nie chcę was w jakikolwiek sposób wprowadzić wod. Wszystko wam pokażę, co dotyczy już kolejnych zadań y, dotyczących drzwi. Wszystko, dosłownie omówimy wszystko. Będę leciał możliwe, że chaotycznie, nie ma to znaczenia, dojdziemy do każdego punktu drzwi. Przypuśćmy, że macie uszkodzony ogranicznik drzwiowy, który jest tutaj. Ja na, na czole mam latarkę, dlatego to światło będzie tak y, troszeczkę latało. Zaraz zobaczymy, jak będzie, jak, jak je wyłączę. Nie, to nie jest dobre. Włączę. Ogranicznik drzwi. Mianowicie ogranicznik. Drzwi, tą gumkę ściągacie, pozbywacie się jej naciągając w ten sposób i. Odsuwacie, tutaj mam, macie czpień, który jest blokadą e, taką pionową. Nie musicie w niego walić, jak tutaj jakiś kretyn walił i porysował lakier, tylko zwyczajnie jak weźmiecie szczypce, zaprze, zaprzecie, się, zaprzecie się za dolną część stworzenia, a tu za, za tenże ogranicznik, to on da się wysunąć do góry. Wysuwacie się, pozbywacie się tegoż ogranicznika. Nie macie już tutaj związanego, że tak powiem, go, niczym. Po czym przechodzicie do odkręcenia dwóch śrubek, tutaj na kluczyk e, dziesiątkę. Musicie mieć ściągniętą tapicerkę. Wszystko będziemy omawiać już przy ściągniętej tapicerce. Najważniejszym dla, dla Was elementem jest ten otwór. Przez ten otwór wyciągacie ten, tenże ogranicznik. Ograniczniki są prawy, lewy. Jest rozgraniczenie na prawy, lewy. Tutaj mam przykładowy ogranicznik z innych drzwi akurat. Nie możecie go wkładać, mając ten bolec wyciągnięty na maksa jakby przy otwartych drzwiach. Ten bolec musicie mieć nieco wsunięty. Tak, jakby zasymulował zamknięte drzwi. Czyli to, co tutaj widzicie, to jest ogranicznik maksymalnie rozciągnięty. Musicie go troszeczkę wcisnąć do środka. Dlatego, że jak będziecie mieli go wciśniętego do środka, to tutaj w ogóle będziecie możliwość mieli operowania tymże ogranicznikiem. Przez ten otwór wkładamy, operujemy tak, że on wychodzi ten bolec w ten sposób No tak, tak jak wam teraz ja pokazuję No i dalsza część to już wiadomo, te dwie śruby, które wam tutaj pokazałem Bolec, guma, koniec Zamykamy temat ogranicznika Dalej, kolejna sprawa, lusterko Lusterka, żeby się pozbyć Tutaj mamy taką plastikową zaślepkę, która jest tylko i wyłącznie na wcisk Tu, w tym miejscu Zobaczcie, to jest, ten, to jest ta zaślepka Te górne klipsy, tak jak widzicie, jeden i drugi od nich zaczynamy odczepianie tej konkretnie zaślepki, czyli pozbywamy się góry, odpinamy po to, żeby ten kolejny klips trzeci, który tu widzicie na dole, on jest tutaj w tej fasolce. Widzicie tą fasolkę? On będzie jakby włożony w ten sposób, zasunięty w dół, a tu będzie wciśnięte to na klips. Pozbywamy się góry, po czym pociągamy do góry. Wówczas pozbędziemy się tej konkretnie osłony. Żeby pozbyć się lusterka, rozpinamy kostkę, tak jak widzicie tutaj, od elektrycznego sterowania lusterkiem, po czym na 3 śrubki dziesiątki, tak jak widzicie, 1, 2, 3, odkręcamy. Wyciągamy lusterko w tamtą stronę, wysuwając też y, tą część instalacji, i tam jest taka gumka izolacyjna, też się jej pozbywamy, wypychamy ją y, w kierunku lusterka. Koniec, mamy temat lusterka za Dobrze, teraz omówimy instalację. Instalacja elektryczna tutaj, pod tym, w środku, tam wewnątrz jest złączona specjalną taką kostką zaciskową czyli tutaj mamy na kluczyk ósemkę, jedną śrubkę, drugą śrubkę, odkręcamy. Tąże tutaj część kostki. Odkręcamy. Jak ją odkręcimy, wyciągniemy ją troszeczkę z karoserii, to tam będziemy możliwość mieli, jak to w BMW jest taki zacisk, że tak powiem, yy, suwany, rozsuwamy go i rozpinamy instalację od instalacji tej na stałe związanej z samochodem. Czyli mamy już tą część instalacji luźną. Teraz tak. Przeprowadzenie tej instalacji w samochodzie ma bardzo duże znaczenie dla Was później w dalszej eksploatacji. Mianowicie, jak ona tutaj widzicie, wchodzi tędy w te drzwi. Ona, no wiadomo, że tu wychodzi, ale ona musi wyjść. Tam jest, tam jest taka szyna, nie widzimy jej teraz, ale tam jest szyna prowadząca yy, szybę. To ta instalacja koniecznie musi być wyprowadzona. Po tej stronie, tutaj prowadnicy tej szyby, dlatego że, jak wy ją zostawicie po drugiej stronie szyby, to ta szyba nigdy Wam się do końca nie otworzy, zawsze będzie hamowała ta instalacja i nic z tego nie będzie. Tak jak widzicie, zobaczcie, ja tutaj tą instalacją luźno ruszam, pomimo że tam, jak widzicie, jest szyba. Ona jest kolejnym elementem, jakby tych drzwi. Musicie tak to zrobić. Najpierw tuż za tą blachą jest instalacja. Tutaj ona jest przymocowana. Jeszcze w tej chwili ja nie mam jej przymocowanej, ale tu, w tym miejscu, ona musi być przymocowana. I teraz każdy element tejże instalacji jest w bardzo konkretnym miejscu. Tak jak widzicie, ona idzie do góry. Tu są dwa odprowadzenia na silnik elektrycznego podnoszenia szyb. Później do góry idą wiązki przewodów. Jeden do lusterka, tak jak tutaj widać. Drugi. To jest bodajże chyba, nie wiem, czy to jest głośnik, czy co to, nie pamiętam. Nie, nie ma to żadnego znaczenia. I tu idzie cała aparatura instalacji do tyłu, do zamka centralnego. Tak jak widzicie, ona musi być w ten sposób. Tutaj są takie piny, ja jeszcze ich nie przymocowywałem, ale patrzcie, tu jest jeden taki na trytytkę do przyczepienia, tu jest drugi jeszcze luźny na trytytkę, tu jest trzeci na trytytkę. Tutaj wpinamy. Tu, w te haczyki, instalacje. Ta instalacja musi być, pamiętajcie, yy, zaizolowana. Ja jej nie miałem zaizolowanej, sam ją osobiście izolowałem, bo poprzednik nie wiem, dlaczego tutaj to odizolował. Także ona musi być zaizolowana, dlatego że te uchwyty są, jak widzicie, metalowe i na pewno by kolidowało, ten uchwyt by kolidował, jakby ten przewód był luźno tutaj wpięty. Nie może być, musi być w izolacji. Po czym są takie trzy klipsy plastikowe jeden, drugi, trzeci. Prowadnica jest w ten sposób i tutaj mamy już rozprowadzenie na zamek i na element klamki, czyli tam do góry podchodzi instalacja i, i tam jest pięta. Tutaj zamek rozpinamy jak jest ta kostka. Ciągniemy w dół. Ten system BMW obowiązuje wciąż. Ciągniemy w dół, po czym wysuwamy w tą stronę. Tam, jeżeli chodzi o klamkę, to jest żółta kostka, tak z daleka trochę ją widać. I tą żółtą kostką, po naciśnięciu dwóch takich pinów, po zewnętrznej jej krawędziach naciskamy i opuszczamy w dół. Identyczna sytuacja tutaj jest z tą instalacją. Yy, tak, jak tam tłumaczyłem wam, że musi być przeprowadzona w konkretnym miejscu na przodzie, tutaj, tak samo jest tutaj. Zobaczcie. Tam w głębi, widzicie to, musi być ten klips. Bezwzględnie, bezwarunkowo ten klips jest bardzo ważny, dlatego że on odciąga wam instalację do klamki całkowicie poza zasięg szyby. Widzicie? Tu jest ten klips, on musi być oryginalny, w ten sposób zrobiony. No dobrze, jak tam przytrzy przytrzymacie go jakąś trytytką, no też tragedii się nie stanie, ale ja jestem zwolennikiem i miłośnikiem oryginalnych rozwiązań. Tu jest taki klips, można w każdej chwili tą instalację wypiąć i ona, tak jak widzicie, okala szybę. Tam idzie za szybą, tu wraca w te po tej stronie szyby. Jak szyba suwa się góra dół, nie dotyka w ogóle tejże instalacji. To jest bardzo istotna sprawa. Ta instalacja ma być tylko i wyłącznie w tej formie przeprowadzona. Kolejną Sprawą jest mechanizm podnoszenia szyby. On w BMW akurat fabrycznie jest przymocowany na nitach. Tak jak widzicie, tu są nity. To jest, to jest wymienne, oczywiście, ale producent już później przewidział, że jeżeli ktoś to wymienia, to tych nitów musi się pozbyć, musi je rozwiercić. Także za każdym razem, jak będziecie tutaj chcieli coś wymienić, bo wam się uszkodzi. Mechanizm podnoszenia szyby. Musicie odwiercić te nity. Po czym tutaj z tej strony odkręcacie jedną śrubę. Ona jest od wewnętrznej części drzwi. Tam jest bodajże imbus, z tego co pamiętam. No i pozbędziecie się tegoż elementu podnoszenia szyby. Żeby pozbyć się tylko tego elementu podnoszenia szyby, tylko i wyłącznie, to musicie rozpiąć. Tutaj mocowanie z szybą. Mocowanie z szybą jest za pomocą takich klipsów plastikowych i kulki na końcu i Zaraz omówię cały system zakładania, wyciągania, bo on jest bardzo istotny, ale pozbywamy się go w sposób taki, że tutaj, jak jest ta zawleczka, którą widzicie, odsuwamy ją na bok. Nawet jak ona Wam całkowicie wypadnie, nic się nie stanie. Wysuwamy ją, jedną wysuwamy tam, drugą, ona jest bardziej źle dostępna, ta tutaj z tej strony, nie ukrywam tego, ale poradzicie sobie, wysuniecie jakimś haczykiem, jakimś śrubokrętem i tak dalej, tak ustawicie sobie szybę na jakiejś tam wysokości, gdzie jest do tego dostęp i wysuwacie. Jak wysuniecie te dwie zawleczki, to tutaj już... Kulki wam wyjdą z tegoż plastiku, macie mechanizm wycieraczki na zewnątrz, można powiedzieć, tak? Teraz, żeby włożyć w ogóle kompleksowo, żeby zająć się włożeniem zamka i klamki, to według mnie osobiście trzeba najlepiej by było. Może tak, trzeba. No... No trzeba, tak trzeba. Ja bym powiedział, że trzeba. Najlepiej by było, żeby nie było szyby, żeby szyba nam nie przeszkadzała w tym i nie było tej tutaj. Listwy. Ja wiem, że można to zrobić bez wyciągania tejże listwy, ale jest to dosyć karkołomne zadanie, dlatego że sam zamek i klamka są połączone jednym cięgnem, takim powiedzmy, i jednym takim bolcem, który uruchamia cały ten zamek. Bolec jest dosyć sprawą prostą, bo można go włożyć, gorzej troszeczkę jest z tym cięgnem, dlatego w ogóle jak ja wkładałem ten, ten zespół zamka i klamki, wkładałem to jednocześnie, nie miałem szyby, nie miałem tej listwy. Lepiej. Tutaj jest, przepraszam, operować, wkładając ten zamek razem z klamką, z połączeniem już tym kompleksowym. Ta listwa to jest prowadnica szyby. W ogóle szyba w tym samochodzie muszę Wam powiedzieć, że jest dosyć karkołomnie zamontowana i dosyć ona jest, jakby to powiedzieć, solidnie zrobiona. To jest tak dla rozbierającego, dla montującego, jest trochę problemów, bo, bo ona faktycznie nie jest prosto, prosta w montażu, w demontażu. Nie jest, ale fakt, że jak się przyjrzymy temu systemowi, to stwierdzimy, że to jest solidna robota BMW, jak to, jak to oni mają w zwyczaju robić. Czyli teraz tak. Zamka, żeby się pozbyć, to odkręcamy trzy śruby na klucz torx. Jedna śruba, druga, trzecia. Teoretycznie ten zamek możemy też unieruch znaczy się odkręcić tą śrubę tutaj na torx, tą małą. I wtedy mamy, że tak powiem, wypinamy sobie klamkę z tego pręta. On jest połączony razem z zamkiem. Będzie na łatwiej później tutaj operować samym zamkiem. Zamek jest połączony, tak jak powiedziałem, tam nie widać tego, z klamką. Za pomocą jednego takiego stworzenia, który wyjdzie bez problemu, i drugiego m, takiego łącznika o tego typu, yy, powiedzmy, drutu. Dodatkowo do zamka jest przymocowany ten tutaj drut na grzybek, zamykający i otwierający nam drzwi. Tak jest zamontowany zamek. O kostce już mówiłem, gdzie jest przymocowana. Jeżeli chodzi o demontaż klamki, jak coś będziecie mieli nie tak z klamką, zobaczcie, sama klamka tutaj powinna być taka rozetka. Ja już wam pokazuję, jak jest skonstruowana ta ta rozetka. Zobaczcie, to jest ta rozetka. Trochę zoomu, niech złapie, To jest ta rozetka. Ona jest akurat w moim przypadku nowa. W ten sposób. To jest taka zaślepka estetyczna, tak? I teraz tak. Tutaj są dwa bolce. Tutaj są dwa haczyki takie. No, nazwijmy je haczykami. I teraz tak. Te haczyki, one się w ten sposób. No, akurat wziąłem nie tą stronę, ale to, on, to nie ma znaczenia. W ten sposób one. Wpina się je w dół, jakby tych dwóch otworów. Tak, wpina się. A to wkłada się w kierunku tam karoserii. I teraz tak. W klamce wewnątrz, nie widać teraz tego, ale jak się przyjrzycie tutaj temu, tej kostce kwadratowej, ona jest taka niepełna, bo jest w tej chwili zamknięta. Tam jest taka blaszka z tyłu klamki, tak? Ona się suwa. Otwierając, zamykając ten otwór. Ten otwór przy montażu tej rozetki musi być otwarty, czyli musi być pełen kwadrat. Wtedy wkładacie tąże rozetkę, całkowicie wkładacie do końca i zasuwacie tą zasuwę, żeby zablokować możliwość wyciągnięcia tej osłonki, dokładnie tej osłonki. Musicie się pozbyć osłonki, żeby zdemontować. Dalej klamkę. Nie ma możliwości ściągnięcia klamki bez demontażu tej konkretnej osłony ozdobnej, bo ona ma tylko i wyłącznie funkcję ozdobną. Czyli pamiętajcie, tam jest listwa, taka na suwaku listwa. Nie wiem, czy jestem w stanie wam to pokazać, bo to jednak tutaj już mamy pomontowane. No nie ma, ale musicie tam, jak tutaj będziecie mieli dojście do, do klamki od wewnętrznej strony drzwi, przyświecicie latarką, to zobaczycie, że jest taka listwa suwakowa, która pozwala wam ruszyć prawo, lewo i uwolnić. Tąże rozetkę. Kolejną sprawą jest montaż samej klamki. Klamka jest zamontowana w następujący sposób. Tutaj macie nakrętkę taką, tak jak widzicie, to jest nakrętka wokół zamka i tutaj macie stworzeń z zawleczką po drugiej stronie. To, co tu widzicie, ten grzybek, to jest, to jest stworzeń mocujący klamkę. Tą nakrętkę odkręcamy w ten sposób, tutaj ja bym. Mógł... O, widzicie? Patrzcie. Ja jeszcze jestem w stanie ją odkręcić, bo ja dopiero to montuję i to jest wszystko ładnie nasmarowane. Pod tą nakrętką konieczna jest. Plastikowa podkładka, ona jest niezbędna, dlatego że jak wy jej nie zastosujecie, to nakrętka bezpośrednio będzie oddziaływać na lakier na bank tutaj się przetrze lakier i na pewno tutaj zacznie występować rdza. 100% bank gwarantuje, jak jest. Jak macie założoną tą y, dystansową podkładkę, to bezpośrednio nakrętka oddziaływuje na podkładkę, dociska tą klamkę bez y, kaleczenia lakieru. I y, teraz tak. Jeżeli chodzi o ten czpień, on z drugiej strony jest zabezpieczony zawleczką od drugiej strony, czyli do Przetrzymamy się do demontażu tejże klamki. Z jednej strony, tak jak Wam pokazałem, nakrętka, z drugiej tam też, no już teraz nie pokażę, ale od tej strony będziecie widzieć, jak będziecie mieli to zdemontowane, szyba nie będzie opuszczona na dół, tylko co najmniej do góry na maksa. To tutaj będziecie widzieć zawleczkę, którą pozbędziecie się i ten stworzeń, tenże stworzeń Wam po prostu wyjdzie w tą stronę. I wówczas ta klamka już jest luźna. On nic już jej więcej nie trzyma. Nic. Jeszcze bardzo ważnym elementem na klamce jest taka uszczelka. Ona jest gumową uszczelką. Ona uszczelnia, jakby, tą klamkę od warunków atmosferycznych zewnętrznych, żeby tam nie leciała woda, nie skapywała, nie, nie zaciekała gdzieś do samochodu. To jest taka uszczelka gumowa, tak jak tutaj widzicie. Ona jest zamontowana w ten sposób, w sposób tutaj teraz widoczny, ale. Zobaczcie, pod spodem, pod klamką jest ta uszczelka zamontowana. Ona jest bardzo istotnym elementem w ten sposób, bo tak jakbyśmy chcieli tą klamkę otworzyć, to to jest uszczelka dosłownie z tej strony samochodu. I ta uszczelka też jest bardzo istotna i bardzo ważna, także przy. Montażu szczególnie musicie zwrócić uwagę, żeby ta uszczelka była dobrze zamontowana tutaj pod klamką. No dosyć taka, mówię, precyzyjna, dokładna yy, robota, jeżeli chodzi o klamkę. Mamy omówiony, omówiony temat klamki. Kolejną rzeczą będzie omówienie tematu wymiany szyby w tym samochodzie żeby wymienić szybę w samochodzie musimy się pozbyć y, uszczelek, które są na górze tegoż systemu szybowego które są uszczelkami zbierającymi jakby tak, nie mamy tapicerki mamy tutaj widoczne, tak jak tutaj widzicie te klipsy tapicerki te klipsy też chwytają listwę tą tutaj y, zgarniającą to jest listwa, która się wpina w te konkretnie klipsy, jeżeli chodzi o te klipsy, one mają konkretne miejsce w drzwiach, nie ma możliwości zdania go tutaj tutaj w losowym miejscu, tutaj są takie wyżłobienia w drzwiach, jak wpinamy ten klips, to w, te, w tych wyżłobieniach klik, 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 te sześć pinów, sześć klipsów musi być w tym konkretnie miejscu. Tak samo, jeżeli chodzi o tą listwę, ona wsuwa się tam z drugiej strony klipsa. Nie może być poza tym klipsem, włożona tak po prostu yy, wolno. Musi być wpięta w klips. Także to są, to są wpięcia w klips. Żeby, tą listwę, żeby tej listy się pozbyć, delikatnie ją podważamy. Delikatnie ją podważamy, nie będę teraz jej podważał, do góry. Delikatnie, obojętnie od której strony. I tak prawdę powiedziawszy, jak będziemy ją... Podciągali do góry, to ona będzie się wypinać nam swobodnie z tych klipsów. Nie ma z tym żadnego problemu, ona nam wyjdzie. Ta listwa zgarniająca od wewnętrznej strony drzwi. Od zewnętrznej strony, tutaj mamy też listwę taką zgarniająco-ozdobną, można by było powiedzieć, bo tu jest jakiś element ozdobny jednak. Ja tutaj przejdę. Tu tak samo to działa identycznie, z tym, że elementem trzymającym tą listwę już jest, już pokazuję. Zobaczcie, elementem zgarniającym tą listwę jest, yy, wczepiającym jest yy, yy, profil drzwiowy. Tak jak widzicie, on jest wyżłobiony tak, że tutaj wchodzi na wcisk ta listwa zewnętrzna. Teraz pokazuję Wam już z, na innym samochodzie, na innych drzwiach. Nie ma to żadnego znaczenia, to wciąż operujemy drzwiami coupe cabrio. A ta spin -up, jeszcze raz wrócę do niej, widzicie, to tutaj to zagłębienie, to tam wchodzi ta listwa wewnętrzna zgarniająca. Czyli, czyli tych dwóch listew musimy się pozbyć. Po co? Po to, żeby tutaj uzyskać większą przestrzeń na demontaż Tutaj yy, tej szyby. I teraz, żeby już przejść do szyby, konkretnie szyba jest zamocowana w następujący sposób. Ona yy, jest przyczepiona bezpośrednio do podnośnika. To, tak jak już powiedziałem, jest kuleczka na wcisk, tutaj w te plastiki wchodzi. Ten plastik to jest taki dokładnie element. To są plastiki nowe, ślizgi do szyb, dwie sztuki. Je się wkłada w tą prowadnicę. Tutaj, tak jak widzicie, jest miejsce na kulkę. I wpinając mechanizm szyby, klikujemy go, wciskamy. Nie robimy czegoś takiego, że otwieramy sprężynę, wkładamy, zaciskamy. Nie, to się Wam nigdy w życiu nie uda. Po prostu nie da się tego zrobić. Wy go tylko wklikujecie w ten plastik już założony w prowadnice. Dwie sztuki prowadnicy. Teraz tak, oprócz tego, tutaj nie mam z tej strony szyby, akurat z lewej. Oprócz tego, szyba jest przytrzymywana. Prowadnicą taką. To jest prowadnica, to co Wam już powiedziałem wcześniej, że najlepiej by było ją zdemontować do wszelakich prac związanych z zamkiem i z klamką. Najlepiej. Ona jest przymocowana tutaj dwoma śrubkami, szóstkami na kluczyk dziesiątkę i od spodu tutaj pod, pod spodem, pod drzwiami na imbus też są dwie śruby. Jak odkręcicie te cztery łącznie śruby, to tą prowadnicę będziecie mogli zdemontować. Oczywiście z, yy, warunkiem jest od. Odłączenie jej, odczepienie jej od szyby, bo ona jest na stałe przykręcona do szyby, czyli nie ma tak, że odkręcacie prowadnicę i sobie ją wyciągacie, bo musicie też pozbyć się tego łączenia z szybą. I tak jak widzicie, zobaczcie, tu jest taki wózek prowadzący, on też jest taki dosyć tam skomplikowany, należy go smarować, czyścić i tak dalej, ale tego nie będziemy omawiać, to musicie sobie uruchomić swoją własną prywatną wyobraźnię. Tutaj nie odkręcamy, demontując to od szyby, nie odkręcamy tutaj tych śrub, nie ruszamy tego, nic nam to nie da, nic nam to nie da, że my odkręcimy te dwie nakrętki i odczepimy to po prostu od prowadnicy. Nie, to nie ten kierunek. My musimy odkręcić te, ten element od tutaj, że ten element nam Zostaje, a odkręca nam się szyba. To zrobimy w następujący sposób. Zobaczcie, tam w głębi widzicie ten system montażowy do szyby. I z tej strony wystaje tylko gwin. Widzicie? Tutaj nie jesteście w stanie od wewnętrznej strony drzwi, jakkolwiek odczepić tego elementu na tych dwóch śrubach od, yy, od tego elementu prowadzącego. Jedyną metodą na odkręcenie tego, zakładając oczywiście, że szyba wam się przemieszcza góra dół. Co do przemieszczania się szyby góra dół, zaraz też jeszcze dam wam pewną uwagę. Tą te śruby, dwie odkręcamy za pomocą. Tu jest, dokładnie tutaj, jest otwór montażowy. Dosłownie dotyczący, patrzcie, nie wiem, czy to widać. Dosłownie dotyczący tej konkretnie e, śruby. Tam widać w głębi, widzicie? I tam jest kluczyk ósemka. Opatrzcie, teraz ładnie to widać. Tam jest kluczyk. Ós... Przepraszam najmocniej, nie kluczyk ósemka. Tam jest imbus. Odkręcamy tą śrubę imbusową. Jedną, pod, podciągamy szybę do góry bądź w dół i odkręcamy drugą. Wówczas my odczepimy szybę od tego elementu montażowego. Tu będziemy mieli luz. Musimy się tego pozbyć. Zostanie nam taki plastikowy element montażowy na szybie, taka uszczelka jakby. Nie musimy jej się pozbywać, nawet jak nam spadnie jakaś, jakaś podkładka czy coś. Nie podkładka, tylko taka, no podkładka w sumie. Tam w dół drzwi to się nic nie stanie. Później kolejną rzeczą, jaką musimy się pozbyć, musimy się pozbyć takich bocznych uchwytów szyby, które są tutaj zamontowane tak, jak widzicie. Ja tu palcem pokazuję. To jest taki uchwyt szyby specjalistyczny. Dosyć tu odkręcamy tą, tą śrubę na kluczyk dziesiątkę, i tam taką śrubę dystansową, jakby tam widzicie, tą na dole. Te dwie. Odkręcamy, a zasadniczo to tą całkowicie odkręcamy, a tamtą możemy trochę poluzować, też się nic nie stanie. Czyli tą, która jest tutaj na, tym, na tej listwie prowadzącej, możemy tylko i włączyć. Wysuwamy ją później w prawą, tą, w prawą stronę, bo ona się wysuwa z tego. To samo jest, to samo dotyczy, niestety dostęp do tego jest dużo gorszy. Tamtego suwaka, on jest tam po lewej stronie, tak jak widzicie, i dostęp do tamtego suwaka jest w następujący sposób. Nie mamy w zasadzie takiego, tylko jak, jak, jak my pozbędziemy się tej prowadnicy, w sensie odczepimy ją od szyby, to ta szyba zaczyna być już troszeczkę powiedzmy luźna. Czyli tak, odpinamy ten system podciągający szybę do góry elektryczny, wypinamy te, 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 te prowadnice, no, która podciąga szybę. Szyba zaczyna nam już, powiedzmy, pracować w drzwiach. My tą szybę przesuwamy trochę tak w taki sposób, żeby tu, w tej przestrzeni, pojawiły nam się śruby demontażu tego elementu, tylko będącego po lewej stronie. My musimy go całkowicie wysunąć z szyby delikatnie, bo on jest taki dosyć już na, na bokin, albo na bok prawy, albo tamtą na bok lewy i Pozbywamy się całkowicie na zewnątrz. Mamy tylko szybę, prowadnicę tą aluminiową i te wszelkie podkładki białe, które właśnie są pod tymi elementami prowadnicy, od tego i tych uchwytów mocujących. I wówczas dopiero, wówczas jak się pozbędziecie tych elementów, możecie tą szybę wyciągać tym otworem, który tutaj Wam wskazałem, że macie już pozbyty, macie już yy, przygotowany bez tych listew. Dlatego, że jak będziecie mieli te listwy, nie ściągniecie tych listew zgarniających, to Wy nic innego nie zrobicie, jak te listy pokaleczycie. One będą do śmietnika, one będą do wyrzucenia, one będą zniszczone. Musicie się koniecznie pozbyć tych listew bezwzględnie. Nie ma możliwości wyciągnięcia tej szyby na czas. Z listwami nie istnieje, dlatego że ta szyba nie jest gładka do końca. Ta szyba ma na stałe, zamocowane elementy, takie, których się nie jesteście w stanie pozbyć. Co najmniej mówię tutaj o tym elemencie plastikowym, końcowym tej listwy prowadzącej podnośnik szyby. Także to zostaje, a to jest dużo grubsze, ostre i dlatego ta, te, te uszczelki muszą być ściągnięte. Czyli tak jak wam powiedziałem prowadnica, odpinamy z tamtej strony imbus, dziesiątka, 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 dziesiątka. Jeżeli chodzi już o precyzję montażu tychże śrub, to ta śruba górna jest z podkładką, ta śruba dolna, taka dystansowa, jest bez podkładki mocowana. Także tak to wygląda. Montaż, jeżeli chodzi o montaż później czysto teoretycznie tego elementu podnoś podnośnika szyby do... do mm... No, do samej szyby. Najlepiej wymienić te plastikowe elementy zatrzaskowe. Najlepiej za każdym razem na nowe. Uczulam na to, bo to może być po prostu zużyte. Ja bym wam pokazał. Nie mam tutaj przy sobie. Tam mam z tyłu. One pękają zwyczajnie. Także to, co wam pokazywałem wcześniej na filmie, to były nówki, elementy. Je wsuwamy zwyczajnie jedną i drugą. Smarujemy odpowiednią ilością smaru, żeby tam był jakiś poślizg. I na końcu wpinamy. Wpinamy tylko te, 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 te grzybki w to. I mamy podnośnik wymieniony. Co tu jeszcze? Kolejną rzeczą, jaką by można było ewentualnie zwrócić uwagę, to są takie uszczelki drzwiowe, tak? które raczej uważam wymiany nie będą potrzebowały. Te tutaj, to jest jedna uszczelka taka będąca tu, takim narożnikiem, i to jest na tej szynie prowadzącej uszczelka wprowadzona. To po tym jest chodzi szyba po tym, po tym elemencie przedłużonym w dół. To się zwyczajnie tutaj odpina na tych klipsach, jeden i tutaj jest drugi klips, tutaj są takie dwa klipsiki i to już schodzi nam, całkowicie nam schodzi, oczywiście zakładając, że tego lusterka już nie mamy, bo to lusterko przy, trochę przyciska jakby tą gumę, ale jak nie mamy lusterka, nie mamy tutaj nic, to dwa klipsy odpinamy, to nam schodzi, a to ciągniemy tak umiejętnie do góry, żeby to się nam wysunęło z tej całej listwy prowadzącej. To to jest ta uszczelka yy, po tejże stronie. Tutaj, z tej strony, tak jak mówię, ta szyba nie chodzi w uszczelce. Tak jak Wam tłumaczyłem, ona jest w powietrzu. Zobaczcie tam, narożnik tej szyby jest w powietrzu. A prowadnicą jest właśnie ten element metalowy przymocowany do szyby w zupełnie takim miejscu, powiedzmy na dystansie yy, tejże szyby. Ja myślę, tak, tak patrzę, zaczekajcie, jeszcze zobaczę tam elementy szyby, bo może jakiś pojedynczy wam omówię. Tak, oczywiście. Jeszcze raz powtór, powtarzam wam, patrzę. To są te elementy klipsy mocujące yy, podnośnik szyby elektryczny. To, jest to. to są te elementy, które wysuwamy z szyby na boki. Tak? Tu odkręcamy tą śrubę, jedną, drugą i tą i tą po drugiej stronie. To, to są takie śruby regulujące, jak mocno ta szyba ma podejść do góry. No, tego nie będziemy obawiać, to sobie zostawimy na boku. Teraz, tak, to jest ten element, który Wam powiedziałem: ten haczyk, który trzyma instalację elektryczną przy zamku, bardzo istotny. omawiałem już to w tym filmie. To jest element ten, już Wam pokazuję bezpośrednio przy szybie, bo tutaj mam szybę zdemontowaną. Zobaczcie. To jest szyba, może ja ją obrócę, może ja ją obrócę, wiecie, na potrzeby filmu. Na potrzeby filmu postaram się obrócić i, i Wam omówić. Zobaczcie. To jest szyba z. Elementami stałymi, czyli te takie prowadnice aluminiowe, przyklejone do szyby, i to są elementy te, które tutaj teraz widzicie. To jest system montażowy do tejże właśnie listwy, którą tam omawialiśmy. Ona jest odwrócona teraz, oczywiście. To jest system montażu tych dwóch elementów montażowych do szyby. Tych tutaj, to, to też wam omawiałem, już o ślubny mi wypadły, widzicie. Wciąż mam tylko dwie ręce, nie. To jest to, widzicie? To się nasadza na to i popycha tam, i dlatego to musicie się tego pozbyć. Tak wygląda szyba. Tak w tej chwili, jak widzicie ją teraz, to tak wygląda szyba przygotowana, można powiedzieć, do demontażu, czyli ona ma te dwa stałe plast... aluminiowe przepraszam, elementy, te elementy też możecie zostawić. One są bardzo istotne, nie mogą być uszkodzone w, za... w żaden sposób, w żaden, ten i ten. Jeżeli cokolwiek jest pęknięte, coś, coś nie domaga, a nie, nie jesteście w stanie uzyskać tego, yy, takiej formy, czyli zobaczcie, to jest tutaj zawinięte, ten plastik i ten plastik jest tu i ten plastik jest tu, to musicie to kupić w serwisie, czy gdzieś tam używane i zamontować elementy. Sprawny. Musi być to w tej formie. To tutaj, to są właśnie te docelowo, to to jest nakrętka do, nie nakrętka, przepraszam, taka redukcja do przykręcenia szyby właśnie do tej listwy prowadzącej. To są takie specjalne podkładki dystansowe, żeby nie było tak, że Wy za mocno ściągniecie, ściśniecie szybę względem śruby. No to to jest taka podkładka, widzicie, plastikowa, która Wam to troszeczkę uniemożliwia, bo dla chcącego nic trudnego jest w stanie szybę oczywiście też zdemolować. W tej formie wyciągacie szybę. Jeżeli będziecie mieli ten uchwyt, ten uchwyt, to nie zdemontowane, ty szyby nigdy nie wyciągniecie. No po prostu to, ja wiem, że to jest tak jak pokazuje, to dosyć karkołomny system montażowy, tak, wiem. No ale tak BMW sobie wymyśliło i, i, i trzeba to uszanować. Także tak to wygląda. Tutaj pokażę Wam tylko kostkę. Tak wygląda kostka montażowa do zamka drzwi. Oczywiście stały system BMW, rozpinamy do góry, ciągniemy klamrę. Jak już wepniemy to do zamka ściskamy w dół, to to się zakleszcza w zamku, to jest system montażu w klamce, taka kostka oczywista, nie można pomylić o 180 stopni, nie ma takiej możliwości, bo, no bo po prostu jest podcięcie, tak? czyli, czyli nie obrócimy tego, tego za bardzo. Ja myślę, chyba, że najprawdopodobniej całe drzwi omówiłem. Tutaj nie ma już elementów takich, które są dla nas niewyjaśnione. Wszystko Wam nakierowałem. Jeszcze raz Wam wskazuję na to: zobaczcie, gdzie jest instalacja. Widzicie: instalacja jest po stronie tej tutaj drzwi. Tam w głębi widzicie listwę prowadzącą szybę. I ta instalacja musi być po tej stronie, nie może być, bo możecie ją przełożyć tak, że ona będzie z tamtej strony, tej listwy. tam, że tam będzie wychodzić. Błąd, błąd, błąd nie będzie chodzić szyba. Podwójna robota, skręcanie, rozkręcanie, jak nie zauważycie tego, musi być tu po tej stronie, tak, w tej chwili. I tu będzie ona przymocowana, po czym będzie tak jak rozprowadzona, jak tam już pokazywałem na poprzednim filmie. Serdecznie wszystkim dziękuję. Uczulam jeszcze raz, jeżeli komukolwiek ten film się spodobał, nie oszukujmy się, dając ten temat do mechanika oszczędzacie niezłe pieniądze. Po pierwsze, robiąc to samemu, jakbyście mieli przechodzić tą drogę na zasadzie nie wiecie jak się za, za to zabrać i będziecie tak metodą prób i błędów robić, no nie oszukujmy się, zajmie to wam to dużo czasu, możliwe, że coś wam pęknie, coś się uszkodzi i tak dalej i tak dalej. Podałem wam wszystko na tacy, myślę. Ja osobiście że zrobiłem to najlepiej jak tylko potrafiłem, przejrzyście i dobrze. Nic się nie stanie pojedynczej osobie, której pomogłem, nic naprawdę, jeżeli mi tą kawkę tam, że tak powiem, yy, kupi, no bo to, 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 to chodzi o, o wpłacenie pieniędzy. Jeżeli ktoś ma ochotę na coś więcej niż kawkę, ja wcale nie będę się wzbraniał, po prostu. Nie jestem profesjonalnym, powiedzmy, youtuberem przekazującym informacje w sposób hurtowy i wtedy pojawiają się jakieś tam dla nich pieniądze, tylko amatorem, ale jest to na dłuższą metę, powiem Wam szczerze, irytujące, że poświęcam temu godziny, zupełnie mówię szczerze, godziny, bo samo nakręcenie filmu to już, jest, to już są godziny, bo to, to, co ja teraz mówię, to jest nie wszystko. Plus do tego montaż, także docencie to, bardzo Was proszę, wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was serdecznie, do następnego filmu, cześć Pa. Ważny bonus tylko i wyłącznie dla wytrwałych, dla wszystkich tych, którzy czmychnęli, jak zacząłem się żegnać. Yy, niestety trudno papa. Bardzo ważna sprawa. Jak włożycie szybę już tutaj w ramę drzwi, musicie zamontować te końcówki, tak jak tutaj wam pokazuję, to, to są dwie śrubki, tak? Będziecie wiedzieli, jak to zamontować, ale ważne jest, żeby je zamontować podczas kiedy szyba jest jakby tutaj jeszcze w takim stanie płynnym, że wy możecie sobie prawo, lewo nią ruszać, dlatego że tak jak tą końcówkę jeszcze tutaj jesteście w stanie zamontować, tak tą bardzo, bardzo ciężko to zrobić. Po tym, jak szybę już sobie powiedzmy na siłę zepniecie, tak? Następna sprawa, bardzo istotna: bywa tak, że chcecie podnieść szybę do góry przyciskiem, a przycisk Wam podnosi tą szybę tylko kawałek. Nie przerażajcie się, odpinacie tą kostkę. Podajecie delikatnie plus i minus, tam są dwa piny, i robicie w ten sposób. Jeżeli tam na przycisku daliście na maksa do góry, a ta szyba zatrzymała Wam się, powiedzmy, w tym położeniu, odpinacie kostkę i podciągacie odpowiednio, połączając plus i minus, szybę maksymalnie do góry. Po prostu manualnie ją podciągacie elektrycznie do góry, poza elektryką samochodu. I jakby to, co zakodował przycisk i zakodował samochód, że szyba jest maksymalnie w górze, to później, jak podłączycie z powrotem kostkę i obniżycie, tam dacie w dół, to ta szyba zejdzie wam już całkowicie w dół, i później na przycisku pójdzie wam całkowicie do góry. Rozumiecie o co chodzi, tak? Czyli, jakby się rozprogramowuje ten silniczek, podciągając szybę, myśląc, że w tej, po w tej pozycji jest szyba maksymalnie w górze. Trzeba ją nastawić do maksymalnej góry. Jeszcze jedna ważna sprawa, jak będziecie montować szybę, to. Najpierw zamontujcie sobie na uchwyty od silnika podnoszenia, czyli najpierw wpinacie te dwie kulki, a dopiero później będziecie przykręcać tutaj ten, ten jakby tę listwę prowadzącą, dlatego że mmm, dlatego, że to Wam po pierwsze ułatwi całe zadanie później z wkręcaniem tej listwy, ale to nawet nie o to chodzi. Ważne jest, bardzo istotną rzeczą jest to, że tą szybę, jak będziecie wkładać, to musicie nacelować tutaj w tą prowadnicę. Tej, tej gumy pomiędzy jakby te, no ta, tam, gdzie ona ma być tutaj w tej, w tej gumie, tak? W środku. Nie może być tak, że tą, że tą szybę macie poza tąże prowadnicą i wpinacie ją na, na yy, podnośnik. No bo to będzie powodowało to, że wy nie będziecie mieli jej tam wpiętej w prowadnicę i ona wam albo nie podniesie się do góry, albo coś będzie blokować, albo podniesie się poza prowadnicą, nie wiem, różne są historie. Nie możecie. Najpierw musicie tu ją jakby włożyć w prowadnicę i tam delikatnie wpiąć te dwie kulki. Co jest ważne? Bywa tak, musicie to sprawdzić na sucho, góra, dół, podnosząc i tak dalej, że... Jak będziecie podnosić górę dół tą szybę, widzicie, ja teraz ruszam delikatnie, to ta prowadnica z tych kulek Wam wyskoczy. Po prostu będzie samoistnie wyskakiwać, a to dlatego, że są naprężenia takie, musicie ta, później zrobić tak, jeżeli Wam któraś z tych, tych prowadnic wyskoczy i, i ona będzie non-stop Wam permanentnie wyskakiwać z tej albo z tej strony, to musicie wypiąć szybę, podnieść ją do góry, Czymś zablokować, żeby była zapięta, to, to zostawicie mniej więcej w takiej pozycji jak teraz, i ręcznie musicie delikatnie nagiąć dosłownie. Na przykład, jeżeli ten Wam wyskakuje, to naginacie ten, to jest bardzo twarde, ale ręką próbujecie ugiąć go tak, żeby w tamtą stronę się bardziej przychylił. Nie ma innego wyjścia. Musicie po prostu to, na, że tak powiem, na, nacentrować, tak, względem tej prowadnicy szyby, bo bywa tak, że dosłownie wypina się non-stop permanentnie z tej albo z tej strony. Za bardzo odstaje po prostu, nie? Czyli wy musicie to przyłożyć tak, żeby to nie odstawało. Robicie takich kilka prób, góra-dół. Zobaczcie, w dół jadę do góry, jadę do góry, jest z góra, jest max w dół i nic się nie wypięło. Widzicie? Zobaczcie, tu jest OK, i tu jest OK. I to na tym polega. Jeżeli coś Wam będzie trzaskać, to najprawdopodobniej to trzaśnięcie to będzie wypięcie się tejże kulki. Musicie to nagiąć. Bardzo istotne uwagi. No, niestety ci, co się już pożegnali ze mną, to, to ich nie słyszą. Także wszystkiego dobrego Wam życzę ci, który, którzy wytrwali pomimo moich pożegnań.